Podczas 12 sesji Rady Miejskiej w Brzozowie doszło do nieoczekiwanej zmiany porządku obrad. Do programu wprowadzono punkt dotyczący odwołania Daniela Boronia z funkcji przewodniczącego Rady. Dotychczasowe pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie przez pana Daniela Boronia doprowadziło do wielu kontrowersji związanych z podejmowanymi decyzjami. Całokształt działań prowadzonych przez pana Daniela Boronia pokazał, że nie spełniał on należycie funkcji przewodniczącego, to jest nie potrafił arbitralnie stanąć ponad podziałami w Radzie Miejskiej. Sam styl sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej nie sprzyjał w odpowiedni sposób konsolidacji radnych, a wręcz przeciwnie, prowadzi do jeszcze większych podziałów między nimi, a co za tym idzie, brak właściwej atmosfery oraz odpowiedniego poziomu dyskusji na posiedzeniach Rady Miejskiej w Brzozowie. Mając na uwadze dobro gminy Brzozów, uznać należy, że pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie przez pana Daniela Boronia nie gwarantuje rzetelnego i bezstronnego działania na rzecz interesów społeczności lokalnej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za tym, aby wprowadzić do porządku obrad wniosek o odwołanie, a także wprowadzić punkt powołanie komisji skrutacyjnej? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, 11 za, a więc bezwzględną większością wprowadziliśmy do porządku obrad. 7 przeciw, 2 wstrzymujących się. Niczym oddam, panie przewodniczący, głos. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim państwu radnym za ten czas wspólnej pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy. Z mojej strony uważam, że był to czas, w którym dobrze realizowałem swoje zadania, które na mnie nakłada ustawa o samorządzie gminnym. Z przyczyn, z których każdy może sobie wyrobić zdanie, dzisiaj odbywa się ten stan, który właśnie mamy, ale to myślę w przyszłości też będzie przedmiotem dyskusji. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, bardzo proszę o przeprowadzenie. A jeszcze jedna uwaga, w związku z tym, że najstarszym jest pan Kazimierz Zajder, więc proponuję go, aby w dalszej części poprowadził dzisiejsze obrady. Panie Kazimierzu, wyraża pan zgodę? Dobrze, dziękuję. Radna Chłodek Aleksandra. Radny Jan Czyszyn Piotr. Radny Kwiatkowski Zbigniew. Liczba głosów ważnie oddanych za odwołaniem radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie 11. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw odwołaniu radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie 7. Wstrzymało się 2. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że wniosek w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie radnego Daniela Boronia uzyskał 1 liczbę głosów i w związku z tym radny został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego po paragraf pierwszy stwierdza się odwołanie radnego Daniela Boronia z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie. Paragraf drugi. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi integralną część niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. A zatem przechodzimy, szanowni państwo radni, do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała uzyskała zwykłą większość, także dziękuję. Oddaję głos panu przewodniczącemu Kazimierzowi Zajdlowi.